Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na 49. ogólnopolskich. Kurwa, jeszcze raz. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa na 49. Chmielakach Krasnostawskich. Właśnie znajdujemy się tuż za napisem Chmielaki. Tutaj mamy strefę Disco Polo. Tutaj mamy moją Agatę, a tam jakąś scenę... Scena dworek. Tutaj dworek, jak to na scenie dworek. A idziemy tam, w stronę miasta, bo tam jest dzisiaj największa impreza, tak mi się wydaje. Zobaczymy, lecimy. No to Władziu, za spokojny weekend. Przelecimy troszeczkę po tym, co mamy w ofercie, a tutaj mamy miody pitne. Trochę to niechmielakowe, ale alkohol jest alkohol, nie ma co wybrzydzać, nie ma co narzekać. Tutaj przechodzimy do browaru, tęczynek. Dzień dobry, dzień dobry! Czy dzień mają dobry. Panowie jakieś dobre piwo? Same dobre piwo. A które jest najlepsze? To zależy co. Piwo! Ale... Gorzkie, z dużą goryczką, dobrze chmielone. Pilsa. To potem ja tu jeszcze wrócę, bo ja tu muszę wszystkich wylustrować, sprawdzić. Tutaj mamy trybunał. Następnie mamy rarytasy z Podlasia. A tutaj są różnego rodzaju kwasy jakieś. Piwo jasne z naturalnym syropem o smaku ananasowym, kokosowym, wiśniowym. Piwo jasne litewskie, kanabis. O proszę, troszkę dragów nie zaszkodzi. A tutaj mamy browar Koreb. Dobre, piłam. Inkognito, o i to jest, drodzy Państwo, Inkognito, browar regionalny, jako jedyny z powiatu krasnostawskiego, prawda? Jest bardzo dobry i zaraz chyba sobie tu coś trzepniemy, bo jest bardzo dobre. Dobra, niech to będzie pierwsze piwo tych chmielaków. Bierzemy... Krasnostawskie. O tak, oczywiście, że krasnostawskie. Było spoko, było ciepło. Przyszło trochę, kurwa, mrozu i zimnem zaciąga. Już nagrywać, ponieważ zebrali się tutaj blogerzy, bardzo znani w całej Polsce. Oto proszę bardzo, pierwszy z blogerów. Dzień dobry, jak się pan nazywa? Jestem Polny Kamil. Jak te konie? Urodziłem się w Krasnym Stawie. Swój chłop! Konik Polny!
musimy... to jest najsłynniejsza Madzia w Polsce! Kurwa, miała powiedzieć świnka Madzia! Nie, błagam cię. Madzia Pigałkowa! To jest ta piękniejsza połówka Pigałka! Doskonała, idealna! Najpiękniejsza połówka Pigałka to jest Brendo. No ale to jest ta piękna, to jest ta połówka, która zrobiła najpiękniejszą połówkę, czyli jest równie piękna, mądra, inteligentna, a to jest po prostu Piotrek. Dobry wieczór. Powiedz ładnie państwu, przedstaw się, bo oni ci nie znają. Dobry wieczór, tutaj Pigał z tej strony. Na koncercie Happy Set czekałem bardzo na piosenkę Miłość, to nie jest pluszowy miłość, bo tylko tą znam. Ja ale też. Akurat mi wypadła w Toytoju, więc nigdy nie zapomnę, w jakiegoś mogłeś w Toytoju objąć jakiegoś pluszowego misia. Ej, ja objąłem jestem. Coś, ale nie mogę o tym rozmawiać. Jest i proszę jestem. Państwo, kocia dupa, przedstaw się państwu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. On jest skazany. To jest kłamstwo. Blogerzy zawsze kłamią, pamiętajcie. Ona jest facetem. On jest zrobiony jak Kamil Turczak w tym momencie. To nie ja. Ty, co ma pytanie? Jak mówisz? Uważaj na słowa, bo YouTube ci monetyzację wyłączy. Chuj, i tak nie zarabiam na YouTubie. Błąd. A to też się to... taki pan. I jeszcze taka ładna Olga. Ona jest tylko ładna. Na koniec ktoś kulturalny w końcu wypadałoby pokazać kogoś z honorem, kulturą i urodą. Mojego męża. Męż był na początku. A, to chuj, to ja. Amen. Sobota, Dzień Kota. Witamy dnia drugiego. Tutaj jest napis Chmielaki, ale pod słońce prawdopodobnie go nie zobaczycie. Wczoraj stało się nieszczęście, straszna rzecz. Zgubiłam gąbkę z mikrofonu. Trudno, choć strata boli. Jestem twarda i idę na drugi dzień Chmielaków. Przede mną bardzo arcytrudne zadanie, ponieważ będę w jury Miss Chmielaków. To ode mnie zależy ich przyszłość. Zaczynała tego konkursu Dorota Gardias między innymi, a dzisiaj to ja mogę wybrać jedną z fajnych lasek. Zobaczymy, czy mi się uda. Żadna nie wysłała mi smalcu, żeby mnie przekupić, więc będzie bardzo uczciwie, nad czym ubolewam. Przedstawiciel z Norwegii. I tutaj wielkie brawa oczywiście. Mamy również przedstawiciela z Ukrainy. Przedstawiciela z Węgier. I ostatni w składzie, a w zasadzie ostatnio w składzie jest pani Wioletta Pyzik, niewyparzona pudernica, blogerka. Kasiu, zapomniałaś powiedzieć, że z Norwegii mamy gościa, panią Katarzynę. So honey now, take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head on my beating heart, thinking now. Krasnego Stawu 2019 została kandydatka z numerem 5. Z numerem 5. Numer 5. Sylwia Kozioł. Miss Krasnego Stawu roku 2019. I oczywiście czarpę na łoże górnik z Krasnego Stawu.
tytuł mistrz, drodzy Państwo, jeżeli uzyskujemy, to oczywiście musimy również dodać koronę dla mistrza swego stawu roku 2019. I Marek właśnie taką koronę wręcza. Tak, zdecydowanie, drodzy Państwo, wielkie, wielkie brawa. A proszę Państwa, nagrodą główną to jest ten prezent, który jest tu zapakowany, ale nie będziemy chyba sprawdzać pana burmistrza, żeby nosił coś z powrotem. Chciałabym tylko powiedzieć, że występuje sarsa, salami, sepsa i pani sepsa zajebała mi wizerunek sceniczny, bo ja, proszę Państwa, wyszłam z domu wcześniej, zanim ona tu przyjechała do mojego miasta i proszę, ja was zajebała luźną kiecę i sportowe buty. Proszę bardzo. A ja tak wyszłam po południu. Byłam pierwsza. No ale okej, gości, nie będę już wytykać palcami. Niech se śpiewa. Całkiem jej to idzie. Nawet nie jak po grudzie, więc możemy przymknąć oko na to, że podjebała mi stylóweczkę. Salami, wybaczam ci. Sepsa. Nie, ale poguję sobie do sarsy, jak każdy. Szkoda, że nas tu nie widać. Szanujący się człowiek. GoPro nie widzi po cienko. Nie? Nie. A to jest zdjęcia czy film? Film, ale potem powiem, kim ty jesteś. I tak mi nie uwierzy, bo nie widać nas. Nie mów. Nie powiem. Ale właśnie, dlaczego nie zmienisz sobie kamerki na ogarniającą w nocy? Bo jestem biedna, ale szukam sponsora. Firmo, możesz mi wysłać. Ja też jestem biedny. Igor i ja jesteśmy biedni, wyślijcie nam kamery. Będzie coś słychać bez tej gąbki? Tak, będzie. Pod wiatru. Będzie taki... No pogujemy, bo jest... Dęsimy, hopsa. Znajdujemy się w krasnym stawie, jest sobota, już niedziela. Jest północ i jesteśmy głodni. Źli. Brzydcy. Znaczy on, ja nie. A ja gruby. Ale za to możemy zatrzymywać przypadkowych ludzi. Dzień dobry, jak się pani podoba na Chmielakach Krasnostawskich? Czy podoba się pani bardzo? Pani jest. Super, co wam się najbardziej podoba? Koncerty. I co jeszcze? Jedzenie dobre, piwo dobre, duże, chłodne. Wszystko jest dobre, zajebiste. Jesteście stąd, czy nie? Tak, stąd. No to musi nam się wszystko podobać, bo jesteśmy tutejsze. Dobra, dziękuję bardzo. To teraz zaczepimy kolejnych. Dzień dobry, witam Państwa. Skąd jesteście? Czy wam się tu podoba? Z Krasnego Stawu. A, no to wiadomo, że się podoba. Dobra, no to rozumiem. Dobra, szukamy zamiejscowych. Dziewczyny, jesteście z Krasnego? Nie. Podoba wam się kostym? Nie, po co przyjechałyśmy, więc... Ale tak powiedzieć. Ogólnie może być obleci. Nie, no spoko chyba obleci. Jest. No to bardzo fajnie, cieszy mnie to, dziękuję. Spoko. Kogoż by tu jeszcze zaczepić? Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się panu podoba w Krasnostawie? Czy pan jest z Krasnostawu? Oczywiście. A, no to musi się podobać. Dobra, jasne. Sami Krasnostawianie. O, dzień dobry, kim pan jest? Czy pan jest z Krasnostawu? Ja jestem fanem Kociej Dupy i uważam, że to jest najlepszy bloger w Krasnym, a Pudernica jest na trzecim miejscu zaraz po Pigałcie, którym... Nie jest z Krasnego, a i tak jest taki zajebisty, wiedziałam, że ma więcej lajków. Wiedziałam, że powinna mu zapłacić 10 zł, a nie 8,70 zł. No. Dobra, drugi raz na drobie. Ale piękny jest Krasny i
super i znajdź mi coś do jedzenia, bo jeszcze... Dobra, słuchajcie, skąd jesteście? Podoba wam się w tym zestawie? Jesteście w tym zestawu? Nie? Nie podoba wam się? To pierdol, gonimy ich! To prawda, my byliśmy na tym roście popka. Podernica! Trzy punkty! Tak? Znaczy nie osobiście, nie, ale tak, kojarzysz, tak? Ale z internetu. Bardzo mi miło, bardzo mi sympatycznie. Zdobyłam trzeci punkt, Piotr, przegrywasz konkurencję. Koleżanka pochodzi z Tarnogóry. To już całkiem, kurde, to jest moja wioła. Pracy. No, ale liczy się. To jest wszystko wydrukowane. Wszystko jest udokumentowane. Słuchaj, kurde. Ale Pudik, już szczerowane, nie możesz się napróć, tak wiesz, po pijaku wracać. Chciałam wyłączyć. Cały czas wyglądać dobrze, zachowywać się godnie. Piotr, nie ma najmniejszych problemów, ja zawsze wyglądam dobrze, zachowuję się dobrze. Hasło rzucili, że byłaś w tym, pytanie o śniadanie? Razem, tak. Dwa razy. Ale ostatnio gdzieś, nie? W robocie internet, szukamy cię, nie? Oglądamy wszyscy. Bardzo miło. Zaczep mi jeszcze kogoś, póki jeszcze mam trochę baterii, nie? Mówi, tak. Ten człowiek, chwila, moment. Dzień dobry, czy jest pan z Kostnego Stawu? Tak? Czyli musi się panu tu podobać, czyli no nie będę dopytywać, bo tu jest fajnie, prawda? Jest. No to idę szukać zamiejscowych, dzięki. Dzień dobry, jest pani z Kostnego Stawu, nie? Nie. Podoba się pani w Kostnym Stawie? Podoba. Chwielaki się podobają? Podobają się. Bardzo mnie to cieszy, dziękuję serdecznie. Przy okazji tego, że mamy chmielaki, chciałabym zabrać państwa również na spacer szlakiem murali krasnostawskich. Już, mamy tu jeden mural. Dziękuję. Niedziela. W niedzielę następuje apogeum. Ścisk, brud, smród, ubóstwo, chociaż ubóstwa to tak bardzo nie widać, jednak ludzie mają pieniądze, tylko mówią, że nie mają, ale kupują jakieś sztuczne pająki, piwa na hektolitry. Nie ma biedy, ale... Co, napisałeś? Luknijcie sobie, jak to wygląda. Za dużo browarów pokazuję. Na chmielakach, za dużo browarów.
Wszystko, droga pani. Ale oczywiście, a takie najbardziej wybitne. To jest bardzo fajne piwko. Rewolucje. A po tym nie ma rewolucji żołądkowej? Nie. Na pewno. Na pewno. To wrócimy. A to jest najbardziej jakiś... najbardziej wybitny w tym momencie, który mamy, to jest Gormoran Lekki. A jednak? Który zajął drugie miejsce w konkursie. A ja wiem, że on jest lekki, tak samo ważny jak ten. Czy on taki lekki? Tak, ale ten zdobył właśnie drugie miejsce teraz na konkursie. Dobra, tu trzeba wrócić jak tak. Dobra, dzięki. Najbardziej interesuje ona. Manufaktura piwna. A tu są zawsze takie ładne, kolorowe. Prosimy zajmę się ławę górę! Jabłka. Klasztorne. Dzisiaj w niedzielę to bardziej kloszardne by pasowało, ale... Krajan ma zawsze ładną kółkę. O, Bydłoski jest spoko. Niesamowite! Czuję się zaskoczona! Kwiat czarnego psu, to może jest spoko. Zrobimy przegląd, będzie wiadomo co kupić. A któryś browar z Fortuny zdobył Grand Prix Mielaków? Zaraz się zapytamy, którą. Thank you.
mają ładne etykiety i fajne nazwy. Miss Lata. Podobno jestem Miss Subtelności, to może potem wypiję. Wężel, tu się wczoraj stołowałyśmy. Bardzo dobre. Dzień dobry. Tak, prosiłbym jeszcze pięć. Jasne, znane? Tak, dobra, znane. No i dziki wschód, no to prawie u nas. O, ten padzina pewnie wam się najlepiej sprzedaje, co? A skąd, wiesz? Patrzysz po ludziach, to tak dochodzą takich wniosków. Nie, ludzie są super tutaj. To ja sobie wezmę tytanowe jajo. Ja wziąłem dwa. No zaraz, już. No dobra, wezmę ty to nowe jajo. Dobra, jak już jakie? Jedno słodkie. Słodkie. Może nasze szklaneczki jeszcze. Jedno bardzo słodkie, ładne. Drugiego. No, ja sam tu słyszałem bipa. A skąd macie kierowcę po drugim dniu? Ja jestem. No widzę właśnie. Z tego testuję. I mają bardzo eco-friendly, insta-friendly etykietki. Dolarnik, krawaciarz, budownik. Dobre! Mamy torbę, sobie kupimy na chatę. No i koreb. Koreb zawsze jest tu na rogu. A tam idziemy tam? Czy chce nam się iść z tamtej strony? Nie. Potem. Potem pójdziemy z drugiej strony, jak energii nie zabraknie. To jest pieśń, słowo i muzyka. Nawet jeżeli ty tu będziesz się bał, chcesz ponosi, masz ją w głośnikach. Nawet zapala ci to da. Nawet jeżeli tutaj puścisz dziś papry, jestem z tobą jak ty. Najlepiej w jasnym stawie. Policzę! Jak to boisz, przeszukuję mnie. Mam prawo nosić to, co chcę. Jest moje, co jara mnie. Nie wiem, że ty jak idzie. Jak to boisz, przeszukuję mnie. Mam prawo nosić to, co chcę. A dlaczego? Bo jest od nas, prawda? Oczywiście. Właśnie. I trzyma styl przede wszystkim. I klasę, design. Ja wszystko jest dopracowane. Tak. Też tak uważamy, dlatego będziemy pić. No i to chyba wcześniej. Wszystko poszło z półek. Pusty punkt. Tak. No bo dobre piwo się sprzedaje, oczywiście. Złapie? O Boże, pewnie, mikrofon. Ten feeling tego. A jak? Nie ma nic lepszego niż inkognito. Wilku, wilku. This is this feel. Krystian! 18. Przecież 15 lat, czas już ma, życia szarych, co tu masz ci bać.
Kurusz opuściło ten świat. Zniszczył pieniędzy brak. Jeszcze innych zmienił ich smak. Każdy kamień to inna historia. Brudny nigdzie ja tu wspomniał. Trzymam kapsle w kolorowych foliach. Liczę piętra, głowa jest wolna. Nie dotyczy mi nic z tego co teraz. Żaden kajs ani krótka kariera. Hip-hopowego hosztablera. Właśnie 49. Chmielaki Krasnostawskie. Co prawda miałam nagrać więcej browarów, a nagrałam tylko te z jednej strony rynku. Ale co roku i tak ktoś się przypierdalał. Jednego roku, że za dużo browarów pokazuje, drugiego, że film za długi, trzeciego, że za krótki. A więc w tym roku mówię wprost, jeżeli komuś nie odpowiada, niech zapierdala i nagrywa sam. W każdym razie... Do czego zmierzam? Zmierzam do domu. Nie do kogo, nie do czego, lecz do domu. Drodzy Państwo, Chmielaki 49, tak jak już wspominałam, odbyły się. Zostały to Chmielaki i są odbyte. I teraz zmierzamy do domu. Kurwa, trzeci raz to powtarzam, bo mnie rozproszył gość po prawej. W każdym razie było fajnie, jak na kombajnie. Nie zaprzeczę, nie potwierdzę. Bardzo dziękuję. Za rok spotykamy się na 50. Chmielakach. I mam nadzieję, że przyjedzie Maryla. Marylka, jak mnie słuchasz, a wiem, że mnie słuchasz, bo wiem, że mnie lubisz. Czekamy na ciebie. Pa. Liczyć pękolona, wydać ciał, tańczyć ze mną.